Witam Państwa na kolejnym filmie. Tym razem będzie ciąg dalszy tego, co powiedziałem wcześniej. I w ogóle generalnie musimy zrobić trochę powtórki. Część z Państwa już wie, ponieważ od jakiegoś czasu ogląda Królewską Telewizję i te wszystkie moje filmy. I cały wist polega na tym, że każdy film powoduje nowe pytania. Każdy nowy film powoduje znalezienie kolejnej odpowiedzi na te pytania. I tak można w nieskończoność i tak będzie. Dlatego to się właśnie tak nazywa. Praktycznie najciekawsze jest przed nami. No i dzisiaj tak samo jest kolejna porcja wiedzy, którą Państwo sobie nie tyle przyswoją z tego, że co powiedziałem, ile wszystko sobie sprawdzicie w opisie do filmu. Ja tam zalinkuję chyba ze 4 filmy rosyjskie. One są z polskimi napisami. I dam jeszcze link do jednego bloga, który porusza kwestie językowe, bardzo ciekawe. I to wszystko jest ze sobą powiązane. I dlatego ten materiał z tego filmu to nie jest tylko tyle, że ja coś dzisiaj powiem, ale dam obszerny materiał dowodowy w opisie do filmu i nawet powiem Państwu z perspektywy czasu sprzed paru lat, kiedy się tym intensywnie zajmowałem, na moim blogu też to było poruszane, właśnie te kwestie językowe, które zobaczycie w tych filmach. Ale to nie jest kwestia językowa, a więc całość też polega na tym, że piszecie bardzo ciekawe maile, bardzo ciekawe komentarze. Nawet tam próbujecie w jakiejś tam, co niektórzy próbują trochę konfabulować, ale to jest pryszcz. Zawsze coś, tak jakaś tam, powiedzmy, pogląd nawet spaczony, albo po prostu, że ktoś się z tym nie zgadza i jakoś stara się argumentować, tylko powoduje, że jest materiał na nowy film. Także to słuchajcie, nawet ci wszyscy, którzy się nie zgadzają z tymi poglądami, bo nie muszą w żadnym wypadku, to oni mnie tylko naprowadzają na kolejne tropy, na kolejne ślady i Państwo mają okazję się dowiedzieć w końcu prawdy. I ja w sumie w tym filmie, w tym wstępie praktycznie, to chcę Państwa zachęcić do takiej współpracy, do całej dyskusji, żeby Państwo sami też dociekali prawdy. Ponieważ prawda nie polega tylko na tym, że włączycie film, a facet tak gada i tak dalej, do widzenia. Całość polega na tym, że wy jesteście na tyle bystrzy, żeście przebrnęli przez parę lat, przez niebocentryzm i wiecie jak to jest. Że póki sami czegoś nie ugryziecie, nie zastanowicie się, to nic z tego nie wyjdzie. Dlatego ja tak zwracam się do Państwa, żebyście sami drążyli temat, zastanawiali się, ponieważ proces dojścia do prawdy jest procesem ciągłym. To nie jest coś, że dochodzi się raz i się trzyma prawdy, bo już się ma, złapało się Pana Boga za nogi, jak to niektórzy mówią. Nic z tych rzeczy, po prostu trzeba dociekać. I dzisiaj chcę Państwa zachęcić do tego, żebyście w tej dyskusji pod filmami również włączyli Wasz sposób myślenia, postrzegania i tak dalej. I to, ponieważ ten materiał, który został przetłumaczony na język polski, z napisami, jest bardzo obszerny i tam słuchajcie, jak ja, to jest po prostu moje zdanie, które ja to odnoszę z tych filmów, obejrzałem, to jest bodajże godzina filmu, jakoś tak, to jest godzina tylko podzielona raz na 3 razy po 10 i 1,5 godziny, szczególnie to ostatnie pół godziny to jest odlot, wylot z butów można powiedzieć, bo tam jest bardzo dużo szczegółów właśnie z tym, w tym tak zwanym hiperborea po rosyjsku, tak, raczej wersji po rosyjsku, dokładnie tak. Ale tam są też napisy, także spokojna głowa. Wszystko jest dostępne dla Państwa, bo dociekamy prawdy. A więc od czego się zaczęło w ogóle sam fakt zrobienia tego filmu? Otóż wszystko się zaczęło od tego, że zadano mi, no tak ja wiem, zarzut, no, że jakoś ta epoka, wyjaśnienie epoki lodowcowej to jakby było niespójne, niewłaściwe, no bo jak to woda ścieka, później zamarza, ale w paru stopniach, to on nie zamarznie. No ale no ten, który pisał, to zapomniał jednej szczególe, że po prostu musiał połać się wyłączyć, musiała być drastyczna zmiana temperatury. Musiał być mróz. Ja już mówiłem w zeszłym filmie, poprzednim filmie o mamutach. Z tych rosyjskich filmów
to się dowiecie, że mamuty zamarzały w ciągu tygodnia. A co robiły hybrydy te 20-metrowe? Też zamarzały w ciągu tygodnia. A więc niektórzy nawet poszli dalej. No dlaczego pałac został wyłączony? Przecież tyle istnień ludzkich zostało zamrożonych i tak dalej. No dobra, jeżeli weźmy pod uwagę, że tamte społeczeństwo było prawie że w 100% zhybrydyzowane. A więc kto został zamrożony? Przeciwnicy Boga, tego niebocentrycznego, buntownicy. No ale słuchajcie, bierzemy statystykę. No to zostaje nam, załóżmy, 10%. No i pytanie, co z nimi? Oni też musieliby podlegać takim samym warunkom zamrożenia. No i to co? Co się z nimi stało? I to jest cały wist. To jest odpowiedź na Państwa nawet maile. Zresztą muszę od razu tutaj podziękować Państwu za bardzo ciekawe maile, bardzo ciekawe doświadczenia. Ja tu jeden mail, to jeszcze tylko poprawię i go puszczę, ponieważ zrobię to, przeczytam Państwu w filmie, w formie filmowej, bo on jest rewelacyjny. To jest kolejny dowód, że nie tylko tutaj wiele jest jedno taką osobę, jest coraz więcej osób, którzy mają podobne doświadczenia, ale to Państwo przysłali. Bardzo dobrze, dziękujemy. I co chcę powiedzieć, że no w miarę upływu czasu, w miarę tej całej kampanii filmowej, to będzie wszystko pokazywane, w miarę pokazywane, w jaki sposób poruszane te kwestie. Bo tych pytań jest bardzo dużo. Dostaję gdzieś bagatela, no 10 maili dziennie. No to wystarczy jak parę dni, gdzieś tam mnie nie ma, nas nie ma. No to w tym momencie już trochę już jest, powiedzmy, robi się lawina. Ale dobra, nie przeszkadza. To nie przeszkadza, bo naprawdę piszecie tak ciekawe maile, że aż chce się robić filmy. W sumie mnie nakręcacie. Po prostu jakby można powiedzieć, dajcie mi w żyłę i wypijam kompot. Coś w tym stylu. Tak, powiedzmy groteskowo. No ale teraz musimy przejść właśnie do tej podstawowej kwestii. Co się stało z tym właśnie, z tymi 10%? No dobra, mogło ich być garstka. Ich nie musiało być 10%, powiedzmy, to, bo nie wiemy, ile tych ludzi, tak, tych istot ludzkich, a czy ludzkopodobnych funkcjonowało. Ile było tych gigantów, czyli hybryd, te, które miały po 20 metrów, nawet po 10 metrów. To tam zależy. One tam w różnej wielkości były, tak? Widzimy w tych tak zwanej zakazanej, czy tam nieznanej archeologii. Nie wiemy, ile ich było, ale nie wiemy, ile tych naprawdę ludzi, którzy byli wierni Bogu, zachowali tą wierność, zachowali tą świadomość, ile tak naprawdę było. Podejrzewam, że to była garstka, dosłownie garstka, ale ona przeżyła. I to pytanie, jak? I teraz musimy zobaczyć ten szczegół, jak mogli przeżyć. To jest raz, ale co się stało z drzewami Edenu w tym momencie, jeżeli zostały ścięte lodem? Zresztą dam taki przykład. Mówi się, że jezioro zostało ścięte lodem, tak? Ale drzewa Edenu też zostały ścięte lodem. A więc proszę sobie wyobrazić, że ten gigantyczny słup, który miał 3000 km wysokości, on jest ścinany lodem, bo w środku była woda. No część ściekło, powiedzmy, część ściekło na dół. Ale to reszta była, a więc dalej było to namoknięte, mokre. Co robi lód? On rozsadza. I w ten sposób zostały zniszczone drzewa Edenu. I takie zostały dzisiaj pięki, jak mamy w tym filmie, który był w zeszłym roku zrobiony. I Państwu też go jeszcze raz dam do zalinkowania, kto by jeszcze nie widział. No dobra. Drzewa runęły. Ten cały lód, cały to wszystko zamarzło, runęło. Na ziemię, to już taka powtórka, runęło na ziemię i w tym momencie nowy Bóg, czyli diabeł, na biegu robi słońce, czyli bierze ten przekaźnik światłowodowy, umieszcza w polu indukcyjne energii torusa i ten lód zostaje rozmrażany i cofa się epoka lodowcowa. I oczywiście w tym momencie powstają gigantyczne kulty solarne, ale jeszcze musimy przejść, zanim to, powiedzmy, wszystko trwało, to trochę minęło bardzo dużo czasu. To społeczeństwo, które przeżyło, ono się rozmnożyło. Ale kto przeżył? Właśnie przeżyli ci wierni Bogu,
ludzie, właśnie ludzie przeżyli, ale jak oni przeżyli? O, kwestia techniczna, jak oni przeżyli. I te filmy, które obejrzycie, tutaj chcę Państwa zachęcić, żebyście na pewno to obejrzeli bardzo dokładnie, tak samo jak żeście obejrzeli ten poprzedni film, który też zalinkowałem w poprzednim filmie. Zobaczycie, że tam jest zasugerowane i nawet na przykładzie brzegów jednego jeziora, nawet wręcz to jest powiedziane, tylko trzeba uważnie słuchać, ponieważ te filmy są bardzo wymagające. Bo tak, jednocześnie mówi tutaj po rosyjsku, ale jednocześnie lecą napisy na dole, więc trzeba się trochę skupić. Ale Państwu powiem, że warto, ponieważ podaję tam szczegóły, że ci, którzy przeżyli złoto, wyłączenie pałacu najwyższego, wyłączenie pałacu, oni przeżyli pod ziemią. Tak, oni się schowali pod ziemią, właśnie do takich pustych miejsc różnych. Mogę tutaj powiedzieć z całą pewnością, że oni dostali instrukcję od samego ojca, co mają robić. Co mają robić. Stąd właśnie, ponieważ dostali instrukcję, udali się w te miejsca. Mniej więcej, gdzie to wyglądało. Te miejsce ma konkretną nazwę, te miejsca. Mało tego, one się znajdowały, gdzie dzisiaj jest tak zwany krąg polarny. Mniej więcej to było tam. Oni się tam schowali i ten kataklizm wyłączenia pałacu, zniszczenia zhybrydyzowanego społeczeństwa, oni tam przeżyli pod ziemią. Powiem Wam, że analizowałem też tak na boku podziemne miasta w Turcji. Słuchajcie, to jest coś na podobieństwo, ale to w Turcji było. Kto wie, może tam się też schowali. Część z nich. Tego nie wiemy. Natomiast co wiemy, że oni się schowali na pewno pod ziemią i dlatego zlodowacy nie przeżyli. A ja Ci zadam pytanie. Tak. A dlaczego się schowali pod ziemią? Ponieważ dostali raz, że instrukcje, poza tym tak. Ponieważ pod ziemią nawet wykorzystuje się w ogrzewaniu domów tak zwane geotermalne, nie tyle ogrzewanie, co taką wentylację i takie rury na głębokości chyba 8 metrów. Z głębokości 8 metrów wyciąga się, ponieważ tam jest stała temperatura plus 8 stopni. Jeżeli ja się tutaj mylę w tej kwestii, to ja się tu nie będę upierał. Jest to stała temperatura, a więc jeżeli wejdziemy do jaskini i tak dalej, tam jest plusowa temperatura. Jeżeli na zewnątrz było minus ileś tam, epoka lodowcowa, to oni sobie przeżyli spokojnie w plusowej temperaturze. Oczywiście musieli wziąć z sobą odpowiednie zapasy żywności, nawet ściągano zwierzęta. Jeżeli przeanalizujemy link dotyczący tych podziemnych miast, to tam było parę tysięcy osób, to jest raz, w takim jednym miejscu. Były tam te zwierzęta, było wszystko. Były otwory wentylacyjne, cuda na kiju. Ja chyba też Państwu to zalinkuję. Bo to czytałem, a więc sobie dla orientacji w tym dążeniu do prawdy będziecie po prostu mogli ten materiał wykorzystać. W ogóle dam na tyle dużo źródeł, tam jeszcze jest blog wspaniały z Postpolita, językowy. Też wszystko jest ze sobą powiązane. Ja kiedyś to analizowałem. I teraz, jak nazywało się, to dzisiaj jest ta nazwa znana. To nie jest coś, że coś jest nieznane. Tego miejsca, czy tego terenu, gdzie schowaliście ludzie, którzy przeżyli katastrofę zhybrydyzowanego społeczeństwa, przy wyłączeniu Pałacu Najwyższego. To się nazywa Hiperborea. Widzicie, w tym filmie ta nazwa też jest. Hiperborea, co to jest po prostu? To były czasy, to było miejsce za czasów Złotej Ery, gdzie schowali się tam pod ziemią ludzie. Oni się przygotowali do przeżycia tego kataklizmu i przeżyli go w plusowej temperaturze. Natomiast całe hybrydstwo zostało zamrożone. Oczywiście nie można było też wydzielić takich mamutów, dinozaurów i innych takich wielkich zwierząt, które nie przetrwały tego. Wyginęły dinozaury i tak dalej, z tego co wiemy. No bo też Państwo piszecie o kwestii dinozaurów, nie? A natomiast społeczeństwo zhybrydyzowane zostało zlikwidowane. Dam Wam tutaj przykład, czy z łososiami.
To są tak zwane łososie szablozębne, bo chcę do czegoś nawiązać. Dinozaury można odtworzyć. To nie jest problem techniczny. Wystarczy wziąć DNA i to po prostu rozwinąć. To jest tak samo jak tylko w odpowiednich warunkach energetycznych ten DNA trzeba przepuścić. Na przykład ikrę łososia można przepuścić prąd elektryczny w odpowiedniej częstotliwości i natężeniu i mamy tego wymarłego już dawnego wielkiego łososia szablozębnego. A więc gatunki można otworzyć. To żadna jakby nowina. Dzisiaj nawet można zrobić takie urządzenie, które jest zakazane w Stanach Zjednoczonych. Można dostać 22 lata więzienia za wyprodukowanie takiego urządzenia, gdzie taki skaner, że można po prostu zeskanować takiego osobnika i już wiadomo, czy to jest hybryda, czy to nie jest hybryda. Na przykład. No, to są takie. A więc dzisiejsze techniczne możliwości są bardzo duże. Wystarczy z tych kości dinozaurów, czy jakichś tam powiedzmy przed tych tak zwanych potworów przedpotopowych też można to wszystko odtworzyć. Zresztą znajduje się to w pamięci u ojca, a więc nie ma z tym problemu. Taki świat można odtworzyć z czasów złotej ery, gdzie dinozaury z potężnymi szyjami, one zajmowały się wyjadaniem liści, to były roślinożercy, a więc wszystko to może funkcjonować w przyszłości i nie ma tutaj problemu technicznego. To są wszystko kwestie czasu, bym powiedział w ten sposób. A więc teraz wracając do tej Hiperborei, to były mniej więcej tereny północnej części Europy, północnej Syberii. Są nawet mapy na ten temat. Ci Rosjanie, którzy tutaj badali, oni tam trochę chodzą, się tam trochę plątają, no bo jakby już z punktu widzenia niebocentryzmu to jest, jak obejrzycie te filmy, to Państwo od razu będziecie widzieć, że jest mowa o Złotej Erze i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to się dowiecie z tych filmów. To wszystko świadczy o tym, że ta wiedza jest i jak się powiąże z niebocentryzmem, z drzewami Edenu, ze Złotą Erą, no to jest właśnie świadczy o tym, że miało to miejsce, że to tak wyglądało, że ludzie przeżyli zagładę, zlodowacenia pod ziemią. No i później jest też pogląd, znaczy, że jest tak zwane wyjście z Hiperborei. O, też jest wyjście. No to w końcu z podziemi musieli wyjść i zajmować nowe tereny. I stąd gigantyczny eksodus Słowian na Europę Zachodnią, Słowian, bo to ci Hiperborejczycy to nic innego jak Polacy, którzy później po prostu też się rozmnożyli i tak powstali Rosjanie i inne ludy słowiańskie. A więc tak powstał rodzaj ludzki. Później oczywiście w tej całej historii diabeł nie próżnował i on musiał swoją mieszankę genetyczną zrobić. No i wiemy pochodzenie tak zwanych skośnookich i innych czarnoskórych i tak dalej. To była też robota genetyczna. Zresztą, słuchajcie, Słowianie, bardzo dobrze wiecie, czym się różnią od tych innych ras. No, to już na ten temat nie muszę mówić, ale niech proszę sobie wyobrazić, dlaczego musieli Polacy budować mur, tak zwany chiński. Zresztą chcę przypomnieć ten argument, który był zawsze, też ten film zalinkuję Państwu. Chodzi ta ambrazura, od której strony został budowany, nie? Od której strony to się mieli, kto się miał przed kim bronić. No to jest główny argument. Dlatego właśnie w poszukiwaniu nowych terenów Polacy nawet doszli do Indii, do Europy Zachodniej, do Chin. I tak powstał rodzaj ludzki, który został. Właśnie z tych Polaków praktycznie powstały rasy ludzkie, były zrobione tak, aby po prostu być czymś innym, takim elementem konkurencyjnym. Ale wiemy, jakie to są cechy charakterystyczne mają, na przykład ci ciemnoskórzy i tak dalej, czy oni się różnią od Polaków, nie? Właśnie Polacy są tak inteligentnym narodem, że nawet Hitler musiał to przyznać. Nie miał innego wyjścia. To są słynne słowa.
Ale wracając do Hiperborei, praktycznie już chyba Państwu powiedziałem, oni wyszli z podziemi i zaludnili ziemię. I tak był początek całej cywilizacji. Oczywiście to społeczeństwo ludzkie zostało zhybrydyzowane i ono jest, stopień posunięcia hybrydyzacji jest dość znaczny, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo taki jest plan przeciwnika Bożego, przeciwnika Boga, czyli diabła, tego ducha zbuntowanego. No taki był plan, żeby po prostu zniszczyć, stąd niszczenie Słowian przez wieki. Dlaczego? Bo to są potomkowie tych, którzy żyli w czasach złotej ery i oni przeżyli. I dlatego w tych filmach rosyjskich dowiecie się tych szczegółów, że w tym społeczeństwie tam jest częściowo, bardzo fragmentarycznie, ale jest napisane, jak żyli ci Hiperborejczycy. Hiperborejczycy. Nie było wojen, nie było nawet śmierci. Przeczytajcie to sobie. Proszę, tutaj zachęcam Państwa do takiego uważnego przeczytania wszystkiego, przeanalizowania, obejrzenia tych filmów. Zobaczycie, to było społeczeństwo bez problemów. Właśnie ci Hiperborejczycy. No i co? I na koniec chcę Państwu powiedzieć, że jesteśmy potomkami tychże, którzy przeżyli i żyli w czasach złotej ery. To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.